Przedstawiam Wam dobry sposób na niezamarzające oczko wodne zimą, a mamy teraz minus 20 stopni. No i w tym celu musimy wykuć przerębel. Wybieramy tyle wody, żeby zrobić taką przerwę powietrza, żeby była różnica między lodem a powierzchnią wody taka 5 cm. Minimum 5 cm, no i wtedy tafla wody nam nie zamarznie, bo jest ta jakby naturalna taka osłona powietrzna. I potem przykrywamy to wszystko steropianem lub jakimś innym przedmiotem, płótnem, czy po prostu no stertą jakiejś słomy. Ale najlepsza jest steropian, bo nie brudzi, nie wpadnie nic do wody. I na to jeszcze przykryłem taką plandeką. I spokojnie minus 25 wytrzyma, ryby nie zamarzną, będą miały ryby dostęp do powietrza, no i tak co roku moje ryby zimują.